Guten Tag, guten Morgen. Dzień dobry. Czy właściwie, nie wiem, czy jest ta możliwość, że można komuś dzień dobry powiedzieć rano, bo jeszcze właściwie jest rano, więc to Guten Morgen. Ich möchte mich bedanken für Ihr Erscheinen. Chciałbym Państwu podziękować za obecność. Und bei meinem Dolmetscher. Jak i też tłumaczowi. Und auch an bei der AGOF, der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher, die mich darauf aufmerksam machte und fragte, ob ich denn hier einen Vortrag halten wollte. Ale też chciałbym podziękować AGOF, a więc tej zespołowi roboczemu do badania historii rodzin Europie Wschodniej, gdzie na ich zaproszenie, czy właściwie z ich inspiracji, tutaj jest moja obecność. Und das ist nämlich der zweite Vortrag zu meiner Forschung vor gesamtpolnischen Genealogen. Der erste war 2008 in Ratibor, Raciborz. Proszę Państwa, jest to drugie, można powiedzieć, wystąpienie przed środowiskiem geonologów. Po raz pierwszy miałem tę sposobność tutaj w Polsce już mówić w roku 2008 w Raciborzu. Lebenswege aus Oberschlesien in die Welt. Ścieżki życiowe, biogramy prowadzące z Górnego Śląska w świat. Das ist hier unser Vortrag, den wir miteinander haben, in 5 Abschnitten. Proszę Państwa, podzieliłem sobie dzisiejszy wykład na kilka części. Tutaj mają Państwo plan naszego dzisiejszego wykładu. Und dazu stelle ich erst ganz kurz vor, was ich erforsche. Das ist der Familienname Vishkon, Vishkoni und so weiter, den ich habe und der sich nicht erklären lässt. Jedenfalls nicht so einfach. Proszę Państwa, może zacznę od tego, czym się zajmuję. Otóż zajmuję się genealogią własnej rodziny, czy właściwie nazwiska, można by powiedzieć, bo badam pochodzenie nazwiska w różnej formie zapisywanego, Vishkoni, 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 jak widzicie, a sprawa nie jest taka łatwa. Meine Klassenkameraden in der Schule hießen Bär, Richter, Schmidt. Das konnte man leicht erklären in Deutsch. Proszę, koledzy w szkole podstawowej już mieli takie nazwiska, tłumacząc na polski, Niedźwiecki, Kowalski, które łatwo by można sobie było wytłumaczyć. Und schon als Kind habe ich da meine Eltern danach gefragt, wo denn dieser Name herkommt und was er bedeuten mag. Stąd też już jako dziecko pytałem rodziców, próbowałem się dowiedzieć, to właściwie skąd te nasze nazwisko, co one właściwie oznacza. Mein Großvater ist 1902 in Leckartow bei Ratibor geboren. Dziadek urodził się w 1902 roku, w 1902 roku koło Raciborza w Leckartowie, tak? Und es gibt aber noch andere Dinge im Leben und so hat die Frage erst einmal gelegen seit der Kindheit, aber seit 2005 gehe ich ihr wieder nach. Jest tam kilka jeszcze innych kwestii, o które można by się potepczeć, które zresztą mnie nurtowały też od dzieciństwa, albo o nich wiedziałem. Natomiast od 2005 roku tak bardziej na poważnie zacząłem zajmować się genealogią tejże rodziny. Inzwischen habe ich eine ganze Reihe von Ergebnissen, einschließlich Korrekturen dessen, was in der Familie erzählt wurde. W międzyczasie udało mi się uzbierać szereg informacji, szereg wiadomości, a nawet sprostować pewne obiegowe przekonania i opinie, które były obecne w naszej rodzinie. Und die Zeit, die wir betrachten, ist vom Ende des 17. Jahrhunderts bis heute. Okres, na którym będziemy się pochylali, to jest czas od XVII wieku aż do współczesności.
Und hier habe ich eine Karte, wo sich das meiste abspielt, bevor es wirklich in die Welt geht. Hier Państwa, ist tutaj widzimy mapę, gdzie wszystko się zaczyna, zanim idzie w świat, zanim pójdzie w świat. Eine Karte von etwa 1900, die Oder. Tu widzimy Ratibor, Ratchibor. Mapę z około 1900 roku. W tym stanie widzimy tutaj biegnącą Odrę, widzimy Ratchibor leżący nad Odrą. 5 km etwa Lekartów. I Lekartów jakieś 5 km w kierunku zachodnio-południowym od Ratchiborza. Andere Orte, Benkowitz, Sudol. Janowitz, die Kirche für Lekartów. Tu mamy pozostałe miejscowości, które będą się pojawiać. Ein sehr kleiner Raum erst einmal. Można powiedzieć, że ten początek to jest dość ściśle i wąsko zakreślony obszar geograficzny. Und was ich dort mache bei der Suche nach dem Familiennamen ist Nachkommenforschung. Im Unterschied zur Ahnentafel der traditionellen Ahnenforschung. Ten rodzaj badania, którym ja się zajmuję, to jest badanie potomnych, w odróżnieniu od tablic genealogicznych, które zwykle się w takich sytuacjach przyjmuje. Das bin ich oder der Forscher oder die Forscherin? Czyli to jestem ja. Można bei der Nachkommenforschung heute viele Personen. To jest te badanie. Früher wenige Personen. Cała ta metoda badania, począwszy od potomnych, polega na tym, że na samym początku, bo tutaj jesteśmy na samym początku badania, ten trójkąt jest bardzo obszerny, bo tych potomnych jest bardzo wiele, a potem wszystko się sprowadza do coraz mniejszej ilości przodków. Bei der Ahnentafel ist es umgekehrt. Jak wiemy, w typowych tablicach genealogicznych mamy zupełnie na odwrót. Was ich frage, was ich wissen möchte von meinen Vorfahren, die Lebensdaten, Taufen und so weiter sind schnell gesammelt, hier zum Beispiel aus dem Standesamt, aber mich interessiert mehr. To, co mnie nurtuje i to, co chciałem zdobyć, udało mi się zdobyć dość szybko, to znaczy pewne podstawowe informacje, metryki, akty chrztu, które udało mi się zgromadzić, czy to w urzędach stanu cywilnego, w archiwach, czy w stosownych księgach kościelnych. Natomiast tak naprawdę chodziło mi o coś więcej. Was bestimmte Ihren Alltag? Wie entschieden Sie in Ihrem Leben? Was war Ihre Freude oder Trübsal? Was war wichtig? Und was war anders als heute? Oder auch nicht? Państwa, natomiast to, co mnie też najbardziej nurtowało, interesowało, to była codzienność. Po prostu zastanawiałem się, jaka była codzienność tych przodków, jakie były ich decyzje życiowe, jakie mieli radości, jakie troski, co było dla nich ważne, co było inne, a co było może takie same jak dzisiaj. Woher kann ich das erfahren? Die allgemeinen Lebensumstände bekomme ich aus den Werken der Geschichtsforschung. Sei es politische Geschichte, Sozialgeschichte, Technikgeschichte und so weiter. Państwa, gdzie zdobyć takie informacje? Pierwszym źródłem takich informacji jest literatura dotycząca historii. Historii powszechnej, ale też poszczególnych gałęzi historii, socjologii, codzienności, historii techniki. W różnych pozycjach książkowych możemy znaleźć tego typu informacje. Aber die persönlichen Vorfahren kommen da
für die meisten von uns nicht vor. Tylko jak wiemy, w tego typu literaturze już fachowej, zwykle takich naszych normalnych zjadaczy chleba, przodkowie nie występują. Wenn man vielleicht einen Helden als Vorfahren hat, mag das anders sein. Gdyby mieć tutaj takiego bohatera w rodzinie jako przodka, to niewątpliwie byłoby inaczej, bo taka osoba by się pojawiła w tych książkach. Trotzdem ist es wichtig, weil man über die allgemeinen Möglichkeiten, die es in der Zeit gab, etwas erfährt. Natomiast mi się wydaje, że mimo wszystko jest jednak to ważne, żeby poznać to, ponieważ istotne jest, aby poznać okoliczności, które determinowały życie naszych przodków. Deutlich näher kommt man vielen unserer Vorfahren durch die seit dem 19. Jahrhundert entstehenden Arbeiten der Lokal- und Regionalgeschichte, Dorfchroniken, Stadtgeschichten und so weiter. Myślę, że zdecydowanie więcej z kolei informacji możemy zdobyć, w których już mogą się pojawiać nasi przodkowie, w takiej gałęzi historiografii, która rozwija się szczególnie od XIX wieku, a więc w publikowanych kronikach jakiejś parafii, w książkach dotyczących historii regionalnej, dotyczących jakiejś wioski, jakichś monografiach miast i literaturze już bardziej wyspecjalizowanej. Das waren sehr fleißige Historiker, die auch viele Quellen noch zur Verfügung hatte, die für uns heute verloren sind. Jest to o tyle ważne, że historycy piszący taką historię lokalną dysponowali niejednokroć lepszym i większym dostępem do źródeł, niż my mamy to dzisiaj. Źródeł, które w tym czasie zaginęły niejednokrotnie. Und diese Werke benennen auch Handlungen, Personen, Orte, die unsere Vorfahren direkt betroffen haben. Vielleicht wird sogar jemand genannt. Tego typu publikacje, książki traktują, czy dzieła o osobach, to znaczy pojawiają się w tych kartach osoby, wydarzenia, okoliczności, miejsca, które miały związek z naszymi przodkami, a może i nawet sami oni będą tam się pojawiać. Und mein Weg ist es jetzt aus allen diesen Quellen jede Nennung, jede kleinste Nennung zu sammeln über die Personen, die mich interessieren und daraus Biogramme zu erstellen. Ganz kurze Skizzen, praktisch die ein Leben mal mehr, mal weniger beschreiben. Am Anfang der Zeit ist das sehr wenig. Später wird es durch Quellen neben den Matrikeln deutlich mehr. Und das, ja. Stąd też moja praca na początku polegała na takiej mrówczej pracy gromadzenia wszystkich możliwych wzmianek w jakichkolwiek publikacjach, które na piśmie się pojawiły, gromadzenie tych wzmianek i sporządzania takich biogramów. Znaczy, to nie są oczywiście obszerne biogramy, tylko małe, zawierające jakieś takie fakty pozbierane. Na początku naturalnie tych faktów jest bardzo mało, natomiast z czasem poszczególne osoby, jak się pojawiają w kolejnych okresach, to mamy do czynienia z większą ilością źródeł, więcej informacji, czy akt, czy metrych, czy jakichkolwiek dokumentów, które pozwalają nam zdobyć szerszą wiedzę. Und diese Biogramme kann man vergleichen innerhalb einer Generation und über die Generationen hinweg. Przecież biogramy mają to do siebie, że mogą być przedmiotem komparatystyki, a więc pewnych porównań. I to porównań nie tylko w jednym pokoleniu między sobą, ale tak naprawdę porównań międzypokoleniowych. Und das erzählt Geschichten, die jetzt folgen. I po takim porównaniu pojawia nam się pewna narracja historyczna, którą chciałbym Państwu tutaj pokazać. Alles beginnt mit der Familie Jakob Visconi, so geschrieben. Er war Badjura. Początek
początek wszystkiego to jest rodzina, czy właściwie dwie osoby, Jakob Visconti i Ewa Badziura. To są te dwie pierwsze osoby. Die Quellen sind zu der Zeit, Ende des 17. Jahrhunderts, noch sehr dürftig. Es gibt Kirchenbücher in der Pfarre Janowitz und in der Umgebung verschiedene Dörfer, aber die sind lückenhaft oder fehlen zum Teil ganz und manche fangen überhaupt später erst an. Państwo, ten okres, o którym my tutaj mówimy, charakteryzuje się tym, że bardzo skąpe źródła są z tego okresu. Oczywiście, że udało się tą księgę kościelną znaleźć z Janowic, z tegoż tutaj okresu, ale nawet biorąc pod uwagę okolice, to bywa tak, że takie księgi, jeżeli już są, to bywają pełne luk, pewne przeinaczeń, jeżeli w ogóle są, bo bywają takie, że ich w ogóle nie ma, bo gdzieś zaginęły, albo nawet nie były prowadzone, ponieważ pewne księgi w niektórych kościołach dopiero później zaczęto prowadzić. Die Landtafel des Herzogtums Oppeln-Ratibor ist schon lange verloren. Die Schöppenbücher, die die Scholzen in den Dörfern schrieben, wurden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eingesammelt und sind in Breslau untergegangen irgendwann. Te tablice krajowe, spisowe, tak zwane Landtafel, prowadzone w danych księstwach, w tym przypadku oczywiście było to księstwo raciborskie, zaginęły, jak wiemy, to znaczy już ich nie ma. Natomiast księgi prowadzone do celów podatkowych przez danych wójtów wsi były prowadzone, są znanym źródłem. Natomiast w latach 30. XX wieku zostały one pozbierane i przekazane do archiwum we Wrocławiu. Tam z kolei zaginęły one w czasie wojny. Die erste Nennung ist 1695, Jacobi Scultetus Scholtis Lekatowiensis in Lekatow. Pierwsza wzmianka udokumentowana, pisemna, brzmi Jacobi Scultetus Lekatowiensis, a więc można powiedzieć Jakub Sołtys Lekatowic i to jest taka pierwsza namacalna wzmianka pisana. Der vorherige Scholz Matthias stirbt einige Monate vorher. Das heißt, Jakob ist dort der neue Scholz. Proszę Państwa, Matthias, poprzednik w urzędzie sołtysa, umiera parę miesięcy wcześniej. Jakob jest po prostu kolejnym sołtysem wymienionym w danej wsi. Jakob ist kein Sohn des Matthias. Jest oczywistym, że Jakob nie jest synem Matthiasa. Im karolinischen Kataster, das werden die schlesischen Familienforscher kennen, einer habsburgischen Steuerliste des frühen 18. Jahrhunderts, steht dieser Jakob mit seinem Namen als Scholz im Ort Lekatow drin. Właśnie w tak zwanej tablicy karolińskiej, w katastrze karolińskim, to jest dokument pewnie genealogom znany, prowadzony w państwie Habsburgów, który tak naprawdę był spisem sporządzanym do celów podatkowych mniej więcej w XVIII wieku i tam pojawia on się, wymieniony jest jako sołtys tejże miejscowości. Man sieht, der ganze Text, alle Seiten werden in deutscher Schreibschrift geschrieben. Das sind Österreicher. Jak wiemy, ten tekst tutaj jest pisany praktycznie odręcznie w języku niemieckim. Właściwie można powiedzieć, że są to Austriacy.
der Name des Scholzen nicht. No ale jak popatrzymy na nazwisko Sołtysa, to ono już tak nie brzmi. Der war fremd, ein Welscher, wie man im Deutschen sagt. I był kimś obcym, obco brzmiące oczywiście nazwisko. W niemieckim jest takie określenie Welsche na osoby pochodzące z obszaru kulturowego dzisiejszych Włoch. Jakob ist vermutlich aus Oberitalien zugewandert. Vielleicht war er Bauhandwerker in der Zeit und in der Gegend wurde ein Kloster, ein Franziskanerkloster gebaut bei Ratibor und seine Frau stammt aus dem Nachbardorf Wojnowitz. Można wyprowadzić tutaj przypuszczenie, że Jakob prawdopodobnie przywędrował z północnych Włoch. Niewykluczone, że był rzemieślnikiem, budowlańcem, który był zatrudniony przy budowie okolicznego klasztoru Franciszkanów niedaleko Raciborza przez tamtejszego mistrza budowlanego, a jego żona z kolei pochodziła z Wojnowic, czyli z sąsiedniej wioski. Zu den Kindern wegen der Kirchenbuchlücke in Janowitz wissen wir erst bei ihren Heiraten und da sehen wir nur vier Söhne. Keine Schwestern tauchen da auf, die hat es sicherlich gegeben und die haben vielleicht auch in Janowitz geheiratet, aber das Kirchenbuch ist weg. Państwa, tak naprawdę co do dzieci tutaj, to cokolwiek wiadomości tutaj nam brakuje, informacji dotyczącej samej Marianny, ewentualnie rodzeństwa, pojawiają się, na pewno byli, tylko że księgi po prostu nie ma, pojawiają się czterej synowie w Janowic, gdzieś tam wymienieni w okolicy. Vier Söhne kennen wir. Jakob den Zweiten heiratet in der Nachbargemeinde eine Helena Kuchati, Welniemiec. Natomiast znajdujemy, bo mówimy o tych czterech synach, Jakoba drugiego, tak sobie nazwijmy, który żeni się z Heleną Kuchati, Welniemiec. Und ist abgewandert. No i wywędrował. Andreas heiratet auch eine Eva und wird der nächste Scholz in Leckartow. Andreas żeni się również z Ewą i zostaje też sołtysem Leckartowa. Paul lebt an verschiedenen Orten, ist mindestens zweimal verheiratet. Ist Hausmann, also hat kein eigenes Land. I Paul z kolei żyje w różnych miejscowościach, co najmniej dwukrotnie żeni się i jest rolnikiem bezziemnym, a więc domownikiem. Anton, der jüngste Sohn, heiratet 1738. Die Katharina Pudzich aus Wojnowitz und wird Bauer dort. Er übernimmt die Hofstelle seines Schwiegervaters. Anton z kolei żeni się w 1738 roku z Katariną Pudzich z Wojnowic. Zostaje rolnikiem w tejże samej miejscowości, czyli mówiąc innymi słowy, przejmuje gospodarstwo rolne swojego teścia. Die Enkel von Jakob und Eva. Teraz przejdźmy do pokolenia wnuków Jakoba.
Paul, der ohne Land, hat zwei Söhne, von denen wir nichts wieder hören nach der Taufe. Und eine Tochter kennen wir noch aus den Kirchenbüchern, die einen Bauernsohn aus Sudol heiratet, also aus einem Nachbarort. Natomiast Paul, mówiąc już o wnuka, Paul to jest ten rolnik bez ziemi, miał dwóch synów, natomiast co do ich losów nie wiadomo nic. Z kolei córka jego żeni się też z synem rolnika, Andreasem Zolisz, Sudol, i jest tam na miejscu. Sudol. Proszę? Das ist bei Obergloba? Nein. Südlich von Ratibor, 3 Kilometer von Lekartow. Na południe od Ratibor, jakieś 3 Kilometer od Lekartowa. Heute nach Ratibor eingemeindet. Właściwie dzisiaj w granicach administracyjnych miasta Ratiborza. Der Bauer Anton hat 7 Kinder und 2 sterben, jung, 2, Magdalena und Veronika, heiraten in die Familie Rostek. Natomiast kolejny, czyli ten rolnik Anton, ma 2 synów, 5 dzieci i 2 z nich umiera przedwcześnie, natomiast Magdalena i Weronika żenią się, czy wżeniają się w rodzinę Rostek. Ale Rostek in Oberschlesien kommen aus Wojnowitz. Randbemerkung. Aus? Wojnowitz. Wojnowitz. Czyli wszystkie Rostki na Górnym Śląsku pochodzą z Wojnowic. Die letzte Tochter Eva heiratet einen Häusler, also einen Handwerker oder sonstigen Handarbeiter, verlässt das Dorf dann später. Ewa z kolei wychodzi za Häuslera, to było takie ówczesne określenie rolnika, też osoby nie posiadającej ziemi, zajmującą się pracą rzemieślniczą i und die wandern aus, ja? Ja, irgendwo ab, irgendwo hin. Ich sehe sie nicht mehr. Po prostu znikają z pola widzenia, gdzieś wyjeżdżają, nie jesteśmy w stanie ustalić kierunku, w jakim oni wywędrowali. Der mit der besten Stelle, der Scholz, hat viele Kinder, die wir auch weiter sehen. Z kolei ten z synów, który był najlepiej usytuowany, a więc ten, który zostaje sołtysem, z kolei jest wielodzietny i stosunkowo wiele informacji o nim udało się ustalić i jego potomnych. Da ist der dritte Jakob, der heiratet eine Bauerntochter aus Benkowitz, auch ein Ort wenig weiter, und ist Bauer in Sudol. Mamy tutaj Jakuba z kolei już trzeciego, który żeni się z córką rolnika z Benkowic i też w Sudolu po prostu prowadzi tamtejsze gospodarstwo rolne. Maria heiratet den Müller Andreas Tomiczek aus Bojanów in die andere Richtung, ein Nachbarort. Z kolei Maria żeni się z Andreasem Millerem z Bojanowa, to jest z kolei również sąsiednia miejscowość, ale w przeciwnym kierunku. Und später ist das Paar auf der Psynamühle in Bronek, eine Vorort von Ratibor. I para ta żyje właśnie później w Psynie, na tamtejszym młynie tak naprawdę, w Bronku, też miejscowości niedaleko Raciborza. Wichtig zu wissen, das sind die beiden wichtigsten Mühlen der ganzen Umgebung. Myślę, że warto tutaj odnotować, iż to były najważniejsze młyny w całej okolicy. Anton wandert aus der Gegend weg
und wird Bierbrauermeister auf Schloss Guttentag Dobrodzien. Natomiast Anton wyjeżdża z tych okolic, opuszcza ten rejon, udaje się w okolice Dobrodzienia i tam zostaje mistrzem piwowarstwa, pracujący właśnie na browarze, w browarze w Dobrodzieniu. Tutaj się w zamkowym browarze. Christoph heiratet eine Gutsverwaltertochter und hat eine Bauerstelle in Wojnowitz. Christoph wychodzi za córkę zarządcy majątku ziemskiego i otrzymuje też posadę, pracuje jako rolnik w Wojnowicach. Laurentius heiratet die Scholzentochter Barbara aus Janowitz. Z kolei Laurentius żeni się z córką sołtysa z Janowic. Józef ist der nächste Erbrichter. Józef ist der nächste Erbrichter. Also, Erbrichter. Ja, also Richter Scholtes. Natomiast Józef zostaje kolejną postacią, on zostaje sędzią spadkowym. To jest taka funkcja, podobnie jak sołtys, gdzie rozpatrywał kwestie spadkobrania. Und Hedwig auch einen Müller. Natomiast Hedwig wychodzi za mąż za Tomasa Müllera. So. Der dwa Müller, der Name? Nein, der Beruf. Nie, to był jednak zawód. Name Zeszka. Aha, no tak, bo, ja. Bo to jest z tymi nazwiskami, tam czasami nazwiska. Zeszka. Tomasz Zyszka, młynarz go. Tak, to może być miło. Dziękuję. Das ist hier nicht so wichtig, der Name. Czy same nazwiska nie są tak ważne. Der Stand und der Lebensweg ist das, was mich zuerst interessiert. To, co mnie najbardziej interesuje, to jest sytuacja i drogi życiowe. Was haben wir jetzt nach drei Generationen? Es war ein Zuwanderer und in der dritten Generation sind die Wischkonis verteilt über fast alle Dörfer der näheren Umgebung. A więc jaką mamy sytuację? Mamy sytuację w trzecim pokoleniu taką, że mamy jednego imigranta, który przybywa tutaj. I w trzecim pokoleniu także mamy rozsypaną rodzinę po wszystkich okolicznych miejscowościach. Vielleicht ist das sogar eine gezielte Heiratspolitik gewesen. Może kryje się za tym jakaś celowa polityka rodzinna i zawierania małżeństw. In jedem Ort einer. Tak, żeby każdego umieścić gdzieś tam w jakiejś osobnej miejscowości. Bo można coś powiedzieć, to jest przypadek. Und eine Scholzenstelle am Anfang, vier Bauerstellen jetzt dazu. Und die Bauern in der Zeit zählten zu den angeseheneren und wohlhabenderen Leuten. Z kolei zaczyna się od historia pozycji sołtysa. Po drodze mamy już czterech rolników, a wiemy, że wtedy rolnicy mający ziemię zaliczali się do raczej tej lepiej uposażonej części społeczeństwa. Mit der Stadt Ratibor, den Bürgern, hat man anscheinend nichts zu tun. Keine Paten aus der Stadt, sonstige, keine Verbindung erkennbar. Aber die Kirchenbücher der Stadt Ratibor fehlen leider. Natomiast nie udaje się ustalić żadnych związków z samym miastem Raciborze. To znaczy nie ma tam żadnych kontaktów, nie ma jakichś tam ojca chrzestnego, matki chrzestnej stamtąd, która by się pojawiała z tego miasta, więc kontakty z mieszczanami tutaj są dość ograniczone. Z drugiej strony trzeba też sobie szczerze dodać, że te księgi kościelne Raciborza też zaginęły.
das städtische und ländliche Leben war damals sehr viel stärker getrennt als heute. Natomiast wniosek, jaki tu się nam nasuwa, jest taki, że ludzie żyjący na wsiach żyli w większej separacji od mieszczan niż dzisiaj to po prostu ma miejsce. Also die Wyszkoni oder der Wyszkoni ist gekommen. Sie haben sich ausgebreitet und jetzt wird der nächste Schritt vorbereitet. Tak więc dass wir rodzina weiterziehen. Tak więc Wyszkoni przebywa, rodzina się rozrasta i mamy kolejny krok, który musimy poczynić. Vorbereitung auf den Aufbruch, ja. So. In der dritten Generation war Josef der Scholz. Er hat nur einen Sohn, der wirklich erwachsen wird. Und seine Witwe heiratet ein zweites Mal. In dem Ehevertrag wird der Unterhalt des Kindes Florian aus erster Ehe geregelt, aber auch die Bildung. Da steht Schulen lassen studieren. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego osoby Józefa, tegoż tutaj sołtysa, który miał jedyne dziecko, Floriana. Umiera się mu, wdowa po nim wychodzi po raz wtóry za mąż i w tym małżeństwie już pojawia się umowa, intercyza, umowa o charakterze małżeńskim, w której zawiera się zapis, że syn z pierwszego małżeństwa, rzeczony tutaj Florian, syn Józefa, ma mieć zagwarantowane nie tylko same alimenty, a więc swoistego rodzaju uposażenie, ale również wykształcenie. I tam właśnie w tym archiwum jest adnotacja, że ma nawet studiować. Das ist etwa 1776, glaube ich. Ten dokument jest mniej więcej z roku 1776. Florian wird der nächste Erbscholz, als er groß, als er erwachsen ist. Und Florian dorasta, staje się kolejnym sołtysem, z kolei już sołtysem dziedzicznym, czyli funkcja, która jest przekazywana. Noch eine kurze Zwischenbemerkung. Ich verfolge jetzt nicht alle Linien weiter. Das sprengt von jeder Generation den Rahmen und die Zeit. Es bringt uns auch nichts viel Neues. Und als Florian heiratet, die Bauerntochter Elisabeth Höflich aus Knispel, Xiange-Pole. Tutaj właśnie celowo pomijam tak naprawdę relacje dotyczące innych gałęzi poszczególnych rodziny, bo rozsadziłoby to ramy czasowe tego wykładu, to też nie jest istotne. Natomiast sam skupimy się na Florianie, który właśnie żeni się później w Księżym Polu. Und er schließt auch wieder einen Ehevertrag, in dem auch die Bildung der erwarteten oder erhofften Kinder geregelt wird. Ten też zawiera umowę małżeńską, w której zawiera się regulacje dotyczące kształcenia dzieci, spodziewanego potomstwa, czy też powiedzmy planowanego potomstwa. Und als Florian Erbscholz ist,
werden in Preußen die steinhardenbergischen Reformen umgesetzt, die den Untertanen den Freikauf von ihrer Grundherrschaft ermöglichen. Otóż ten pan Florian, będący dziedzicznym sołtysem, sprawuje swój urząd w dość takim burzliwym okresie historii państwa pruskiego. Reform wprowadzonych przez Steina i Hardenberga w państwie pruskim, były to szeroko zakrojone reformy rolne, miały one między innymi na celu, aby poddani mogli wykupić się i być wolnymi rolnikami, czyli mogli wykupić swoją ziemię. Die alle Grundbesitzer, wirklich alle, der drei Dörfer, Bojanow, Leckartow, Wojnowitz, bilden einen Korealverband, das heißt eine Schuldnergemeinschaft, einer für alle, alle für einen. Proszę Państwa, wszyscy rolnicy z tych miejscowości, Bojanów, Leckartów, Wojnowice, w władztwie Kornic zawierają tak zwany związek korealny. Jest to instytucja prawna, którą można by przyrównać do formy zrzeszenia dłużników odpowiadających solidarnie za wszelkie zobowiązania. A więc w tych wioskach zawiera się taką instytucję prawną, gdzie wszyscy ci rolnicy wspólnie odpowiadają za zobowiązania. Na zasadzie, jak to w zobowiązaniach nieodpowiedzialności solidarnej, w prawie zobowiązań jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Der Florian dürfte der Kopf dahinter gewesen sein. Und in den anderen Orten sind Wyszkonis in maßgeblicher Position oder noch besser, die Ehefrauen sind es. Natomiast można tutaj wysnuć twierdzenie, że Florian był głową tego przedsięwzięcia, takim spiritus movens. Natomiast, jak wiemy, rodzina Wyszkoni jest rozsiana w każdej z tych miejscowości i niewątpliwie odgrywała istotną rolę przy tworzeniu tego typu rozwiązań. Czy właściwie musiałbym powiedzieć, po tej analizie, bardziej kobiety były tą szyją kręcącą głową. Das Ganze geht schief durch Unerfahrenheit, durch Napoleon. Sie sind überschuldet und nach 25 Jahren Prozessen bis zum preußischen König werden alle Grundstücke zwangsversteigert der drei Dörfer. Bis zum König, also bis zur letzten Instanz. Ja. Państwa, to przedsięwzięcie spaliło na panewce, to znaczy dochodzi do zbytniego zadłużenia. Powodów może być wiele. Brak doświadczenia w funkcjonowaniu, ale niemałe znaczenie miały wojny napoleońskie, które wtedy przechodziły przez te ziemię. Naturalnie dochodzi do procesów przez wszystkie możliwe instancje, łącznie z ostatnią instancją, na której się oparły te procesy, a więc u samego króla pruskiego. Procesy trwają 25 lat, się procesują. Niestety przegrywają. Hinterher sind die W wieder im Besitz der Scholtisei. Und der sind wieder im Besitz der Scholtisei, der Erbrichterei. Dlatego nach der Zwangsversteigerung. Dochodzi do egzekucji majątku, czyli można by powiedzieć, został zlicytowany i wraca na urząd sołtysa. Wir haben ein leichtes Zeitproblem, deswegen nehme ich jetzt einen Abschnitt raus. Und muss mal schauen, wo wir bestens einsetzen. Ja, ich schaue noch mal diese Generation Florian und an. Państwo, czas tutaj jesteśmy trochę pod presją czasu, więc będę musiał tutaj trochę poskracać ten wykład. Myślę, że domkniemy tutaj tą gałąź Floriana, a potem w innym punkcie zaczniemy nasz wykład, przeskakując kilka pozycji. Das Leben ist jetzt
in der Zeit der Aufklärung nach der Französischen Revolution und Napoleon anders. Es gibt, ja. Proszę Państwa, następuje zupełnie nowy okres. Jest to okres oświecenia, okres po rewolucji francuskiej. Więc życie w tym okresie toczy się w zupełnie innej rzeczywistości. Es wird nicht mehr nur traditionell gedacht und gelebt, sondern es wird bei den Wohlhabenderen unternehmerisch gehandelt und für die, die kein Land mehr erwerben können, weil die Bevölkerung wieder angestiegen ist, ist das Handwerk auch auf dem Land wird wichtig. W tym okresie następuje odejście od tradycji, odejście od przyjętych rozwiązań konserwatywnych. Myśli się zupełnie innymi kategoriami, a więc osoby bardziej zamożne, przedsiębiorcze raczej trzymają się ze sobą. Następuje rozrost populacji, to z kolei ma taką konsekwencję, że jest mniej ziemi do podziału. Z kolei rośnie grupa osób, która już nie żyje z ziemi, ale musi parać się rzemiosłem. I właśnie to rzemiosło w tym okresie, szczególnie na obszarach wiejskich, nabiera większego znaczenia. So, jetzt habe ich ein bisschen gesprungen. Florians Kinder haben ein ähnliches Leben, aber die Familie breitet sich noch etwas weiter aus. Noch zwei Scholzenstellen kommen dazu. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir gerade gehört haben. Proszę Państwa, kończąc temat gałęzi Floriana, można powiedzieć, że historia toczy się podobnie, to znaczy przychodzą dzieci na świat, ta rodzina rozrasta się, pojawiają się w tej rodzinie znowuż dwie osoby, które pełnią funkcję sołtysa w tych dość trudnych okolicznościach i czasach przychodzi im funkcjonować. 1848 endet die Zeit der Grundherrschaften, die ja auch die Aufgaben der Scholzen und ihre Privilegien beinhaltet. Państwa, rok 1848 to jest rok, w którym kończy się władztwo ziemskie, a więc wielkie posiadłości ziemskie, to znaczy kończy się też taki urząd i jego sens bytowania, jakim był urząd sołtysa. Sie sind meist die größten Grundbesitzer im Ort und haben noch einen Kretscham oder eine Verkaufsstelle oder was auch immer, also sind wirtschaftlich auch stark. Oczywiście ta grupa społeczna sołtysów po tych reformach ziemskich, rolnych staje się tą najlepiej uposażoną w ziemię. A często bywa tak, że poza ziemią, którą posiadali, mieli jakąś karczmę, bądź też jakieś inne dodatkowe jeszcze sposoby zarobkowania. Aber es kommt die Eisenbahn. Und die Eisenbahn bringt billiges Getreide aus Galicien, Preisverfall. Und die boomende Stadt Ratibor und das oberschlesische Industriegebiet ziehen Arbeitskräfte an. Proszę Państwa, następuje kolejna cezura w tym okresie o bardzo dużym znaczeniu. Otóż buduje się kolej żelazną. To ma swoje konsekwencje. Dzięki kolei żelaznej możliwy jest import zboża z Galicji, zboża o wiele tańszego. Następuje drastyczny spadek cen zbóż. To zmienia też sytuację. Zaczyna się proces industrializacji, a więc miasta, czy też okręg przemysłowy Górnego Śląska i tamtejszy przemysł zaczyna przyciągać ludzi. Gustav, Florians Enkel, diversifiziert. No i tutaj następuje coś, co możemy nazwać dywersyfikacją. Jesteśmy tutaj teraz na Gustawie, przeskoczyliśmy jedno pokolenie. Gustav jest wnukiem Floriana. Er ist nicht nur Landwirt, er ist Kreisratsmitglied, öffentlicher Gutachter, Aktionär,
Standesbeamter. Państwa, oczywiście, że Gustaw przejmuje tą funkcję z prawa sołtysa dziedzicznego, ale nie tylko, bo w ramach tejże dywersyfikacji Gustaw jest członkiem Rady Powiatowej, pojawiają się powiaty, jest też ekspertem, czyli rzeczoznawcą publicznym do spraw rolnictwa. Ponadto jest akcjonariuszem tamtejszej cukrowni i jeszcze dodatkowo jest pełni funkcję urzędnika stanu cywilnego. Sein Sohn Gustav übernimmt die Scholl Design noch, stirbt aber kurz danach durch einen Verkehrsunfall. Gustav, czyli syn Gustawa też, dziedziczy naturalnie urząd sołtysa, ale umiera dość wcześnie, po w 1892 roku w wypadku komunikacyjnym. Keine Wyszkonis mehr in der Erbscholti, sei Lekatow. I można powiedzieć, znika rodzina Wyszkoni poprzez wygaśnięcie tej linii sołtysów w Lekartowie. Drei weitere Kinder von diesem Gustav, dem Älteren, leben als gut situierte Bürger in Breslau. Z kolei już trójka pozostałych dzieci Gustawa, o którym tutaj była mowa, no, żyją jako, oczywiście po zawarciu związków małżeńskich, jako dobrze sytuowani mieszczanie we Wrocławiu. Also ein Übergang in etwa zwei Generationen vom Landleben ins Bürgertum der Großstadt. Jak widzimy, w ciągu dwóch pokoleń dokonuje się przemiana z życia wiejskiego, rolniczego. Po dwóch pokoleniach rodzina staje się mieszczanami, a więc żyjąca w zupełnie innych okolicznościach. Gustavs Bruder Otto, auch in Lekartow, besitzt eine Gärtnerstelle, betreibt den Kretscham. Und seine acht Kinder betreiben Landwirtschaft, werden Handwerker, leben in Lekartow und Ratibor. Natomiast brat Gustawa Otto obejmuje funkcję ogrodnika, prowadzi też właśnie swoją gospodę w sołectwie dziedzicznym, ma też 8 dzieci z 13, czyli 8 przeżywa, łącznie miał ich 13. Te dzieci uczą się różnych zawodów, różnego rzemiosła, parają się rolnictwem i żyją w Lekartowie, jak i też w samym Raciborzu. Der dritte Bruder von Otto und Gustav, Josef, heiratet eine Brauereibesitzertochter aus Ujest, wird Gastwirt und Melzer, zuerst in Mikolow. 1870 ist er in Warschau und später, das steht hier in einem alten Ahnenpass, in Mengigalowo in Twer in Russland. Proszę Państwa, trzeci z braci, bo był Otto, był Gustaw, mamy Józefa. Józefa, który żeni się z Marią. Maria z kolei Kowals jest córką właściciela browaru w Ujeździe. On prowadzi właśnie swoją gospodę, para się słodem, przygotowuje tutaj. Natomiast widzimy go w Nikolaj, potem pojawia się około 1870 roku w Warszawie, a później w Mędziaglowo, gdzieś na terenie ziemi twerskiej w Rosji. And proszę? To jest Mikołów. Nikolaj, das ist dann Mikołow. Mikołow. Und das habe ich erst nicht so richtig geglaubt, aber da gab es in den 1860er Jahren und später eine Brauerei im zaristischen Russland, die von einem Herrn Klein geführt wurde und die bayerisches Bier
Braute, also Bier nach bayerischer Art. Oczywiście ta informacja, notacja, którą znalazłem w paszporcie genealogicznym, czyli ten Annenpass, jak on się nazywa, wydawała mi się dość taka zaskakująca, więc postanowiłem zbadać, bo nie chciałem się za bardzo wierzyć, czy to jest jakaś wiarygodna informacja. No i faktycznie kwerenda pozwoliła mi zdobyć informację, że w latach 1860 tam właśnie w Twerze buduje się browar. Browar, który buduje niejaki Klein. Ten browar waży piwo i specjalizuje się w piwie bawarskim. Und heute ist dort da nichts mehr von übrig. Da fliegen nämlich die größten russischen Transportmaschinen. Natomiast no, dzisiaj tam już tego miejsca nie ma po tych browarach. Jedynie co to jest na tym samym miejscu są wielkie zakłady lotnicze produkujące jedne z większych samolotów transportowych. In Migalovo, wie der Ort heißt. Migalovo. Migalovo. Migalovo, tak się nazywa ta miejscowość. So, Florian hat noch Enkel auch in Jarnow, Jaroniow, bei Baborow, Baborowitz. Tutaj Florian ma wnuków, ci wnucy żyją w Jarnow, czyli w Jaranowo, to jest właśnie... Das ist bei Ratibor, ja? Nein, bei Baborow. Tylko Baborowa, przepraszam, tak. Powiat Lubrzycki. W powiecie Lubrzyckim. To jest. Und Głubczyckim, dziękuję. Berta Wyszkuni, geborene Wyszkuni, heiratet den Kaufmann und Reeder, der die Lagerhäuser im Oppelner Hafen besaß. Wo waren die Lagerhäuser? Im Oppelner Hafen. Ah, im Oppelner Hafen. Tutaj mamy tą Bertę, zresztą z nagrobka widać z domu Wyszkoni, która wychodzi za mąż za kupca Richarda Kerbera, kupca z Opola. Kupiec ten miał statek, znaczy właściwie barki i miał swoje magazyny na terenie portu w Opolu. Die erste Wyszkoni, die einen Ewangelischen heiratet. Była to pierwsza z rodziny Wyszkoni, która żeni się z mężczyzną wyznania ewangelicko-augsburskiego. Das Grab gibt es heute noch in Oppeln. Ten grób zachował się do dzisiaj i jest w Opolu. Ulica Wrocławska, stary i aktualny cmentarz. Breslauer Straße. Ja, richtig. Ja. Ich habe dieses Bild vorgestern aufgenommen. So. Zresztą przedwczoraj robiłem to zdjęcie. No. Ein Bruder von Bertha, Gustav, wird Seemann. Ich habe mich lange gefragt, warum, aber inzwischen. Tutaj brat. Ja. Berty jest marynarzem. No, pytałem się właśnie, zadziwiające jest tutaj to. Und Gustav und Karl wandern in die USA aus. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ja. Gut. Wandern in die USA aus. Natomiast kolejni bracia Gustav i Karl wyjeżdżają, czy właściwie migrują do Stanów Zjednoczonych. So, das. Wir haben auch noch andere, ganz kurz, die früh keinen Grundbesitz haben, gehen in den Staatsdienst, haben es einige Generationen sehr schwer. Ein Karl wandert nach Namibia, damals Deutsch-Südwest. Einen Enkel von ihm habe ich vor einigen Jahren besucht. Ta część rodziny, która nie miała ziemi, nie pozostała na majątkach ziemskich,
no, pracuje albo jako urzędnicy, pewne różne funkcje, raz pod górkę, raz z górki, było w trudnych sytuacjach. Jeden z potomków właśnie tutaj wyjeżdża nawet do Namibii, gdzie żyje Namibia. Pamiętajmy, że w tym okresie była kolonią niemiecką, stąd też tam się pojawia, a ja właśnie jakiś czas temu miałem okazję spotkać się z jego wnukiem, tego Karla. So. Und im 20. Jahrhundert gibt es Abwanderung in das Industriegebiet, Auswanderer nach Argentinien. Einige bleiben im Raum Ratibor, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Andere gehen nach Deutschland. Es gibt eine Bewegung hin und her in beide Richtungen. Państwa, tutaj następuje później ten okres migracji wewnętrznej na uprzemysłowy Górny Śląsk. Niektórzy, dwóch wyjeżdża do Argentyny. Po II wojnie światowej część tej rodziny pozostaje na ziemi raciborskiej. Inni z kolei już wyjeżdżają mniej lub bardziej przymuszeni do Niemiec. Przesiedlają się. Inni znowuż wracają na ziemię raciborską. I tak wygląda ta sytuacja. So, das Fazit. Es gibt über die Generationen Unterschiede und Konstanten. Also, jaki wniosek z tej całej historii tutaj wracają, że w każdej rodzinie mamy, czy w każdej historii są pewne zbieżności i rozbieżności. Pewne stałe i zmienne. Der Alltag und das konkrete Tun unterscheidet sich deutlich und unterschied sich deutlich und wird sich weiter unterscheiden. Aber was ist gut für ein gutes, meistens also selbstbestimmtes Leben? Proszę Państwa, no, codzienność zmienia się, zmieniają się pewne okoliczności, ale jest też coś dobrego w tych losach, pewna stała. Co to jest? Kein Krieg, keine Seuchen. To jest ten okres, w którym nie ma wojen, w którym nie ma pandemii, zaraz. Keine Existenznöte der Eltern. Nie ma biedy i nędzy rodziców. Recht und Bildung. I okres, w którym mamy prawo do kształcenia się. Das kann die Nachkommenforschung besonders schön im Vergleich zeigen. Myślę, że właśnie genealogzy mogą w ramach swoich badań pokazać bardzo dobitnie tą prawdę. Und wer dazu mehr wissen möchte, jederzeit gerne. Jeśli ktokolwiek chciałby coś więcej się dowiedzieć w tym temacie, to serdecznie tutaj zapraszam i jestem gotowy do rozmowy. Ich möchte mich dann noch bedanken bei den Archiven in Polen dafür, dass sie ständig ihr Material gut erschließen und digitalisieren. Der genealogischen Gemeinschaft, insbesondere der Silius Radicum, weil die ganz viel tun für Oberschlesien, und meiner Frau für die Geduld. Also kończę dziękując Towarzystwu Genealogicznemu, archiwom w Polsce, które udostępniały mi te zbiory, aby gromadzić informacje, i Silesium Ratigum za wspaniałą współpracę, ale też żonie za cierpliwość i wyrozumiałość w mojej pracy. Dziękuję Państwu. Dziękuję.